Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Dziś będzie o skromności, a właściwie o odpowiedzi na pytanie, czy uważam się za skromną osobę. Po pierwsze, nie uważam się za osobę. Uważam się za energię anielską w ciele człowieczym. Za wolność ubraną w ludzkie mięso. Po drugie, absolutnie nie uważam się za nic skromnego. Mogę niekiedy być nieśmiała. Zdarza mi się schować coś pod ciszą albo obserwować sytuację, zupełnie jakbym nie miała na tę sytuację wpływu. Jednocześnie przypominając sobie, dlaczego Dogville jest jednym z moich ulubionych filmów. Tymczasem, jeśli chodzi o skromność, nie mogę sobie tego zarzucić. Gdybym usiłowała być skromna, działałabym wbrew swojej naturze. Gdybym usiłowała przebierać się w skromność, by ludziom było wygodniej przebywać ze mną, by wszystkie ich archetypy związane z przewodnikami duchowymi faktycznie mogły kliknąć lajka pod moim nazwiskiem, by ludzie nie czuli się zobligowani do pracy nad swoją naturą ku boskości, a raczej by czuli się kumplami. Owszem, mogłabym udawać kogoś skromnego, ale po pierwsze, nie mam żadnych zdolności aktorskich, niestety potwierdzone info. Po drugie, obrażałabym dary boskie, które niosę. Jeżeli usiłowałabym zachowywać się w sposób uniżony, jeżeli dla tradycji, dla szacunku, bądź z jakiegokolwiek innego względu położyłabym swoje imię pod imieniem drugiego człowieka, to chociażby to, że mogę sprowadzić na człowieka cud boski swoim głosem, byłoby w totalnej energii świętokradztwa i zaprzeczenia. Bo wiedząc o swoich możliwościach, zdając sobie sprawę, że jestem narzędziem boskim, a niekiedy nawet boską bronią, nie dałabym sobie prawa, żeby przebierać się w szaty, że tak powiem, żebrackie i iść w lód. Taki eksperyment mnie nie interesuje. Takiego rodzaju energia uważam, że zaszkodziła wiele ludziom. Uważam, że cały ten przymus skromności nałożony na ludzi szlachetnych jest niczym innym, tylko próbą zaniżenia ich własnej wartości w ich oczach, próbą dostosowania się do jakiegoś kodu społecznego i limitem, jeżeli chcielibyście tak naprawdę rozwinąć skrzydła. Bardzo ważne info, jeżeli ktoś zakłada, że będzie skromny, a nie wynika to z charakteru, jest to pewnego rodzaju poza. Jest to jakiś filtr zachowania, który sobie narzuciliście. Czy to dlatego, że lubicie siebie skromnymi, czy to dlatego, że nie dostaliście innych sterowników do swoich zachowań, albo też słuchacie sterowników i szukacie ich, zamiast decydować, jakim sobą siebie jesteście i w jakim wymiarze chcecie się dzisiaj zrealizować. Czy będziecie działać w pełni swojego głosu, czy może będziecie obserwować. Nie mylcie ludzi wstydliwych, ludzi introwertycznych, czy też ludzi nieśmiałych z ludźmi skromnymi. To jest ogromny błąd, wiele osób to robi i jest to bardzo, bardzo popularna pomyłka, dlatego ją wyjaśniam. Jeżeli ktoś jest wstydliwy, zawiera wstyd. To jest jakiegoś rodzaju minus na honorze, jakiegoś rodzaju ujma dla dumy własnej tej osoby. Jakiegoś rodzaju cień, najczęściej przeszły, który rzuca się, powiedzmy, swoją konsekwencją w przód na całą przyszłość człowieka. Jeżeli ktoś postępuje z motywu wstydu, to na pewno nie działa wysoko. To niezależnie od tego, co ta osoba będzie robić, czy to będą jakieś działania charytatywne, czy jakieś działania artystyczne, czy jakiekolwiek inne, będzie to tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju zachowanie się w kontekście wstydu. Więc oczywiście wstydu też nie mam i absolutnie nie spodziewajcie się tego po mnie, jakim cudem i którędy to niby miałoby się przykleić do kogoś takiego jak ja, robiącego na co dzień w praktyce takie rzeczy i wiele rzeczy, których człowiek nie umie sobie wyobrazić, a na YouTubie nie powinny się znaleźć z powodów wiadomych.
Nie dlatego, że są nielegalne, wbrew temu, co wszyscy myślicie, ale większość przynajmniej, ale dlatego, że nie każdy człowiek, spotykając takiego rodzaju wymiar informacji w internecie, mógłby to zintegrować. No, niektórym by połamało głowę, innym wysadziłoby garnek w powietrze. Sam fakt, że ja i mi podobni, bo jest nas na ziemi więcej, i jako nasiona boskie zeszliśmy w interwencję, lecz najczęściej przecięci na dwie natury jednej duszy, realizujemy się teraz na ziemi, w tym czasie, jako bliźniacze płomienie dla drugiej połowy swojej natury, drugiej części swojej duszy. No więc, skoro istoty anielskie w dzisiejszym czasie nie ciągną skrzydeł za dupą, to niestety większość ludzi traktuje nas w sposób absolutnie zły, karygodny i wykorzystując nie tyle naturalną dobroć, co to, że rozumiemy prawo akcji i reakcji i po prostu nie zbrudzimy się reakcją niższą niż światło. Nie zbrudzimy się, gdy jesteśmy na pewnym pułapie siebie, osiągnęliśmy swoją naturę, idziemy w tej naturze, by z powodu jakiegoś pachoła zejść niżej. To jest absolutnie poniżej naszego nawet myślenia. Nie jesteśmy takim, powiedzmy, tworem, który da się sprowokować i jakiegoś rodzaju niższej energii, czy osobie, która się realizuje niżej. I bawi nas to, że wielu ma fantazję, że tak może się stać, ale to też ich sposób, żeby znaleźć się blisko nas, żeby ich imię czy nazwisko znalazło się bliżej naszego. Jeżeli nie potrafią podejść inaczej do tego, co dajemy, tylko przez nienawiść, przez zaprzeczenie, przez jakiegoś rodzaju atak, to tędy również w pewien sposób przykuwają naszą uwagę. I oczywiście mamy wybór, czy zachowamy się wzajemnie, bo życie do tego upoważnia i ludzka forma jak najbardziej sugeruje to, by energia pozostała w czystości, czy też zachowamy się światłem, nadpiszemy jakieś nowe klucze i wskazówki na te lekcje, bo nie po to wzięliśmy na siebie tę sytuację, nie po to przeszliśmy jak hakerzy rzeczywistości przez te, a nie inne zakamarki tej planszy, żeby na przykład w takim momencie, załóżmy, poddać się, no bądź zrezygnować z dalszej drogi. Pamiętajcie, że to najbardziej heroiczne, co można zrobić, właśnie nie poddać się na co dzień, kontynuować mimo wszystko. Jeżeli chodzi o ludzką naturę, ludzka natura ma bardzo wiele słabości, ale taka ma być. To jest natura wyboru, to jest natura, która obliguje człowieka do odkrycia swojego człowieczeństwa i podjęcia wyborów, czy chce się realizować w swojej najwyższej formie możliwej, czy może plan minimum i wygodnie jest mu bądź jej niżej. I nie możemy takich wyborów za człowieka podejmować, nie możemy w żaden sposób człowieka popychać ku żadnym tego typu wyborom, ale to, co możemy, to pokazywać, co jeden wybór przyniesie, co drugi wybór przyniesie, wskazywać, że w kole akcji i reakcji reakcja ma wpływ na akcję również, bo są połączone jak jeden fraktal życia, są całkowicie ze sobą sprzężone, nie ma między nimi właściwie niczego, co by je oddzielało. Więc odpowiadając na jeszcze jeden zakamarek tego pytania, wideo, nie jestem również osobą nieśmiałą, ale jestem osobą introwertyczną. Tego zapewnie, osobą, jeszcze raz się zaśmiejmy, istotą. Lubię swoją energię trzymać przy sobie, rozprzestrzeniam ją tylko i wyłącznie na wyraźne życzenie bądź też żądanie. Nie ingeruję w życiu innych ludzi, chyba że uważają to za konieczną interwencję magiczną i wtedy ma to wymiar bardzo, po prostu praktycznie, precyzyjnie opisanej usługi. I generalnie rzecz biorąc, na tej zasadzie też można przejść przez moją rzeczywistość, na przykład poprzez konsultacje czy rytuały, ale cała moja energia prywatna, cała energia osobista jest po prostu osobista. I widzę, że mój kot postanowił również swoją interwencję zrobić. Princess Hyena. Yes. Właśnie, więc wiedząc, że raczej nie ruszę się, gdy nagrywam wideo, postanowiłem sprawdzić, co znajduje się za telewizorem. Princess Hyena. Więc, wracając.
Jeżeli chodzi o skromność, to wiele osób, wiele istot na Ziemi wchodzi w taki skafanderek bycia usłużnym, dobrze ułożonym, bycia grzecznym dla innych. Te osoby bądź istoty często ograniczają swoją emanację, bo dobrze ułożone to mogą być sweterki w Twojej szafie albo pies. Natomiast jeżeli zamierzasz odkryć, o czym jest Twoje boskie światło, to nie możesz zakładać, że Twój blask ma nikomu nie przeszkadzać, bądź też ma odbywać się tylko i wyłącznie w jakiegoś rodzaju dotychczasowych społecznych ramach. Pamiętaj, że jesteś tu, żeby wprowadzić zmiany. Ci wszyscy, którzy chowają się pod skromnością, którzy swoją inkarnację próbują przejść pod dywanem, schowani za szafą, wszyscy, którzy boją się albo wybierają nie dać siebie, wszyscy ci, którzy unikają aktywności, którzy zamiast być w aktywności wybierają jednak tylko obserwację, zaliczają na Ziemi pusty przelot. Powiedzmy, że dusza uczy się, ale wszyscy ci, którzy byli z tą osobą bądź istotą połączeni, którzy mieli otrzymać błogosławieństwo z impulsów światła, które płyną przez te ciało, przez tę psychikę, przez wszystko, co jest kompozytem danej istoty, oni tego nie dostaną. Jeżeli ktoś wybierze się nie rozprzestrzeniać, jeżeli ktoś wybierze z powodów takiego bądź innego wychowania albo przekonania, żeby jednak schować swoje talenty, żeby jednak nie udzielać się za głośno, to wszystko, co miało z tym przyjść, to całe najwyższe piętro życia i najwyższa możliwa energia po prostu nie jest w zasięgu, bo to jest w zasięgu dla Ciebie w najwyższym jestem. To jest w zasięgu dla Twojej najwyższej emanacji i najwyższej praktyki. To jest w zasięgu dla Ciebie, bo to jest Twoje, ale tylko i wyłącznie, jeżeli postanowisz faktycznie zalogować się na to najwyższe piętro swojej rzeczywistości, bo tam to mieszka. Dlatego pamiętaj, nie trać swojego czasu na to, żeby dopasowywać się do wizji innych na temat tego, jak skromny masz być, jak usłużny, na temat tego, że Twoje dary albo Twoje talenty czy Twoja praca mają być dawane innym. Pamiętaj o tym, że Twoje życie jest Twoje i dlatego tak się nazywa. I pozdrawiam z tą pilną wiadomością, ważną wiadomością. Odbijcie ją w sobie. Mam nadzieję, że też zrozumiecie, że zostaliśmy wszyscy w pewien sposób tym przymusem skromności oszukani. Jeżeli ktoś tego nie czuje, jeżeli ktoś nie ma tego naturalnie w charakterze, to powinien natychmiast przestać to udawać i zastanowić się, dlaczego do tej pory to było ważne, dlaczego taka poza. Może trzymało Was to poza rozpoczęciem rzeczy za wcześnie, może chroniło Was to przed jakiegoś rodzaju, no powiedzmy, niedojrzałą premierą tego, co macie w świecie przynieść. Ale ta wiosna, w której budzi się już nie tylko każde nasiono pod ziemią, ale nasze światło, ona jest tuż przed nami. Ona nastąpi już za chwilę. To jest ten sezon. Dlatego przygotujcie się i przestańcie zamykać się w sztucznych skromnościach, jak w słoikach. Jeżeli macie ochotę zadziałać tym razem na cały regulator i tak głośno, jak Wasza dusza potrafi, po prostu to zróbcie. Już czas. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. I oczywiście abrakadabra do tego.